Dzień dobry. U nas już jest jesień i nie ma raczej szans na to, że pogoda się polepszy w najbliższym czasie. Co ja gadam w ogóle? Nie w najbliższym czasie, tylko już w ogóle. Przyszła jesień i tyle. Jest ciemno, zimno, okropnie. Ja już sobie dzisiaj nagrałam kalendarz adwentowy, który pewnie widzieliście wczoraj. Ci z was, którzy lubią oglądać tego typu filmy, bo wiem, że nie każdy lubi. Miałam dużo energii, ogólnie miło mi się nagrywało, a teraz już znowu mi energia spadła i nie chce mi się pić kawy, ale jestem taka zamulona przez tą pogodę, jak zwykle zresztą. I jakoś tak nie mogę się zebrać, żeby tutaj ogarnąć sobie w domu. Pokażę wam dzisiaj moją metodę na picie herbatek ziołowych. Nie patrzcie na ten osad, bo tu muszę chyba to wyczyścić tą pastą Pink Staw, bo niczym innym nie schodzi. A ostatnio właśnie codziennie tak piję herbaty i nie mam pojęcia, dlaczego wam tego nie nagrałam. Więc robię tak, biorę sobie trzy takie wielkie kubki, kupiłam je u Oli kiedyś i przygotowuję sobie herbatki, wszystkie trzy od razu. I oczywiście codziennie piję sobie jakieś inne. Aha, właśnie, bo ja dzisiaj przecież ja nie chciałam matcha, tylko chciałam rumianek. Dobra, rumianek mam tutaj, ja to namotałam, jak zwykle to opakowanie chciałam wyrzucić, bo wrzuciłam sobie wszystkie herbatki do jednego i tutaj mam taką glow, to jest na włosy i paznokcie, ale przestałam ją pić, bo moje włosy rosną za przeproszeniem jak popieprzone. Odpuściłam sobie tą herbatkę, bo nie chcę mieć na głowie cały czas odrostu i musieć farbować włosy co 3 tygodnie. To jest jedna z moich ukochanych herbatek. Ona jest taka pyszna, że piję ją codziennie. Cytrynowa z lekkim posmakiem imbiru. Ja ogólnie za imbirem tak nie przepadam, ale tutaj akurat mi smakuje. Prawie, że ta herbatka jest taka jakby leciutko pikantna, no naprawdę bardzo fajny smak. No i tą matchę tutaj przełożyłam. Tak, kochanie? Tobie się podobają te? Róże się podobają te jety na moim swetrze, bo ja nagrywałam dzisiaj kalendarz. I założyłam sobie taki sweterek, taki świąteczny lekko. Rumianek dzisiaj sobie zrobię. Tu rumianek w ogóle też mam z Holland & Barrett organiczny, wymieszany z takim. Ale ja wiem, gdzie co mam, także to nie jest problem. I co to jest? Czystek. Czystek jest na odporność. I użyję sobie dwóch saszetek. Tutaj mam rumianek i ta herbatka detoksyfikująca. I teraz sobie je wszystkie zalewam i później przez cały dzień piję. I tym sposobem pamiętam o tym, żeby pić ziółka, no bo gdzieś tam zawsze stoją zrobione. Ja ogólnie lubię pić zimne, ale jeżeli nie lubicie pić zimnych, to możecie sobie podgrzać później w mikrofalówce na przykład. O nie, papierek mi wpadł. Najgorzej. Róża się ze mną wykłóca, że nie jest zimno na dworze. Róża, jest bardzo zimno, nie wyjdziesz tak. Założyła sobie klapki. Kochanie, nie wyjdziesz, tak jest strasznie zimno dzisiaj. Chodź, idziemy się ubrać. Lato się skończyło bezpowrotnie, kochanie. Nie. Możesz, ale musisz się ubrać. Nie ma, nie mogę. Musisz się ubrać. Chodź, idziemy się ubrać cieplutko. To jest taka kolorowanka z Lidla, którą się koloruje wodą. To jest super, bo nie brudzi. Dziecko ma zajęcie, Róża uwielbia kolorować. Pięknie ci idzie, tylko złap inaczej, tak? Róża, złap to inaczej. I co tak? A żaba? Ba! A gdzie jest żaba? Nie żaba. Bok. A to co to jest? Fisz. Fisz? Ryba, tak? A powiedz ryba. Kaj, kaj. Powiedz ryba. Ryba, ryba. Mamy jeszcze sporo jedzonka z wczoraj. Jem sobie jeszcze ten makaron z wczoraj i muszę wam powiedzieć, że on jest naprawdę pyszny i szybki do zrobienia, więc bardzo polecam. Jak dla mnie to smakuje jak spaghetti, tylko że nie ma cebuli. Ale oczywiście cebulę możecie sobie dodać, żaden problem. Chociaż według mnie nie ma takiej potrzeby. Nie ma co komplikować sobie życia. Siedzę sobie przy komputerze. Nie nagrywałam dzisiaj zbyt dużo i w sumie nawet nie wiem, czy wrzucę wam takiego vloga z jednego dnia, czy będę jeszcze jutro też nagrywać. Czuję, że chrypnę i stresuję się, że będę chora. Koleżanka dzisiaj do mnie napisała, że jej córka, która poszła do przedszkola chyba dokładnie 9 dni temu albo coś koło tego, już wróciła chora. I ja już w stresie oczywiście czekam tylko na ten moment, kiedy chłopaki mi przyniosą tutaj jakieś chorobsko. Tak sobie siedziałam i montowałam, bo nie chciało mi się nic robić. Stwierdziłam, że nie będę dzisiaj gotować, dlatego że mamy jeszcze sporo tego obiadu z wczoraj. Jutro zrobię coś super fajnego i na pewno wam to nagram. Będą to kotlety z chleba. Z takiego starego, suchego, znaczy nie w sensie, że z takiego mocno starego, ale z takiego czerstwego chleba, który już jest taki dosyć twardy,
O, ty oczywiście musisz przyjść się pokazać, nie? Łebku wyklejony. To będę musiała chyba jakiś szampon kupić dla zwierząt i mu ten łebek umyć. Nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. Wyglądasz jak półtora nieszczęścia z tym łebkiem brudnym. Jutro nagram wam, jak robię te kotlety i one są naprawdę bardzo smaczne. Wiem, że w wielu domach jest tak, że ten chleb zostaje często. No i oczywiście szkoda go wyrzucać. Można go sobie wysuszyć i zmielić na bułkę tartą, ale można też zrobić takie przepyszne kotlety. Do nich się dodaje tylko jajka, ser, grzyby i nie wiem, czy jeszcze nie robiłam ich naprawdę kilka lat. Nie pamiętam, kiedy je ostatnio robiłam. Na pewno przez ostatnie 4 lata nie robiłam ich ani razu. No czas najwyższy zrobić. Ja całkiem o nich zapomniałam, a kiedyś robiłam je dość często i bardzo je lubiłam. Nie podgryzaj, więc dzisiaj zrobimy tak, że albo ten vlog będzie takim połączeniem 2 dni, albo później już na koniec dnia usiądę i nagram wam jakieś takie Q&A króciutkie może. Bo są jakieś pytania, też nie odpowiadałam na niektóre pytania, też na niektóre pytania nie miałam zbytnio ochoty odpowiadać i też są jakieś takie kwestie, które się ciągle powtarzają i też będę musiała chyba coś tam powiedzieć na ten temat. Są takie 2 sprawy, o których ciągle i ciągle mi piszecie i to jest takie dziwne, bo... Ale dobra, nie będę teraz o tym mówić, porozmawiamy sobie o tym później, więc może rzeczywiście to będzie vlog z jednego dnia. Ja teraz idę już się przebrać, bo już, co ja w ogóle gadam. Nie już, tylko dopiero, bo słuchajcie, ja chodzę, wiecie jak ja wyglądam, zobaczcie. Zobaczcie jak ja wyglądam. Leginsy różowe, zwykłe i taki czerwony świąteczny sweterek. Nic po nichu ty, zobacz, zobacz. Pani też ci się będzie psocić, jak mi się będziesz psocił. To ci pyszczek złapie i o, o. Mówi się, że koty nie lubią tego czy tamtego, on lubi wszystko. A szczególnie jak go róża nosi. Chciałam wynieść dzisiaj do garażu karton po kalendarzach adwentowych i zobaczyłam, że w środku między takimi foliami są jeszcze 3 próbki i wszystkie 3 próbki są naszej polskiej ziai i wydają się być naprawdę fajne. Tutaj jest szampon, tylko może go być troszkę za mało, jak na moje włosy, no, ale zobaczymy. Jakiś taki z olejkami. Tutaj mamy napisane regeneracja i ochrona przed ciepłem. Więc jestem go naprawdę bardzo ciekawa. Nie wiedziałam, że są takie szampony, które od razu mają w sobie jakieś tam składniki, które chronią przed ciepłem. Ja ciągle używam sprayu Schwarzkopf, ale już mi się kończy, więc będę musiała rozejrzeć się za czymś innym. Tutaj mam jakiś taki krem na noc. A tutaj jest SPF 50. Także naprawdę fajne próbeczki. Na pewno je sobie zużyję. I chciałam wam jeszcze coś pokazać, bo teraz sobie tak tutaj sprzątałam w kuchni i przecież ta paczka z Pixie leży mi na tym blacie już od naprawdę dłuższego czasu. Co? Kotek? No, no kot jest znowu na blacie, no. Nie wolno, kotek. No, trzeba zrzucić kotka. Pięknie, no. Nie wolno. Jak go będziemy wodą sikać, to ty to róża to dopiero będzie miała radochę, jak go zaczniemy wodą sikać. Tutaj ogólnie w tym pudełku już nic nie ma. Wyglądało tak. I tutaj w środku była taka maska z wegańskiego jedwabiu. I na niej jest napisane, że szykuje się, żeby błyszczeć. Róża już się nią bawiła i zakładała ją i sobie, i misiom. Jak zakładała sobie, to się troszkę denerwowała, bo ta maska jej spadała. Tutaj mam taki spray, którym można sobie pryskać na przykład poduszkę przed pójściem spać, ale on jest też do pryskania twarzy i przepięknie pachnie lawendą i jaśminem. Ja uwielbiam takie zapachy i muszę wam powiedzieć, że ten zapach jest naprawdę taki dość intensywny. A tutaj są płatki, które użyłam raz, jak na razie, i one są bardzo fajne, bo je się nakłada na noc. To jest moje 3 opakowanie w sumie takich płatków, ale każde były inne. I tak jakoś, wiecie co, wyszło, że ja byłam przekonana, że te będą fioletowe, ale są zielone. Ja je zazwyczaj sobie zakładam, nakładam pod oczy rano, jak mam takie, no, jakieś tam opuchnięte oczy albo sińce pod oczami. A te są do nałożenia je na noc. I jak się obudziłam, to byłam w szoku, dlatego że one są takie dość grube, żelowe. Pokażę wam je może innym razem. A jak się obudziłam, to dosłownie były jak taki pergamin wyschnięty, takie cieniutkie. Nawet nie jak pergamin, tylko powiedziałabym, że jak suszone płatki jakichś kwiatów. Pokażę wam kiedyś rano, jak to wyglądało. Co tam, Dawidku? Chcesz ze mną tego boksa nagrać? Nie. Tak. Ten. No, nagramy to? Tak. Dobra. A czemu ty powiedziałeś nie? Co? Nie chciałaś nagrać? Nie, nie myślałam, że o tym boksa. Aha, nie, no gdzie tak, Pixie, no płatki pod oczy ci będę nakładać. Chociaż możesz sobie tym... Się zakrztusiłeś, czy się wygłupiasz? Chodź tu, popukam cię. Matko droga, ręce do góry.
Popij, Dawid, wodę, kiedy dziecko mi się zadławi. Możesz sobie, Dawid, tym prysnąć poduszkę. Możesz sobie, Dawid, tym prysnąć poduszkę przed spaniem. Ja mam ogólnie taki spray z Avonu. Nie wiem, czy go wam pokazywałam. I pachnie cudownie, dlatego ja go oszczędzam. A co się, kiedy przyjdziemy do pokoju? Co no będzie robić? Tak. Jedy, co on ci robi? No wariat. Wariat po prostu. Coś, to wygląda, jakby on cię chciał pocałować. Tak cię złapał. Kocie. Kocie wariacie. Co? Strój dinozaurowy ci kupić? Tak, na Halloween. No dobra, a gdzie go kupię? Na Amazonie. Dobra, spoko. A gdzie ty go założysz? Na Halloween. A gdzie ty się wybierasz na Halloween? Nie wiem. No to wiesz, no ja bym chciała wiedzieć, no bo no, skoro potrzebujesz strój, no to chyba coś masz zaplanowane. Nie mam niczego zaplanowanego, chcę zostać dinozaurem. Aha, tak po prostu. No tak, a co, nie mogę? Nie, no możesz, no pewnie, że możesz. Złaś, 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 złaś. Idziemy teraz z Dawidem nagrać coś takiego. I to jest fajne. I tak pomyślałam, że będzie ciekawe dla tych z was, którzy mieszkają za granicą. Bo w Polsce tego chyba nie ma niestety. Poprawiłam sobie trochę makijaż i stwierdziłam, że usiądę sobie tutaj w kuchni. Zapaliłam wszystkie światła, żeby mieć jak najlepsze światło. I zrobimy sobie swatche pomadek i błyszczyków, które miałam w kalendarzu adwentowym Catrice DIY. Ogólnie błyszczyki są raczej ok. Ja je sobie jednak wszystkie zostawię, bo fajnie powiększają usta. Natomiast te pomadki jakoś, kurczę, no nie mogę się do nich przekonać i chciałabym, żebyśmy sobie tutaj razem po prostu usiadły jak koleżanka z koleżanką i ja będę po kolei nakładać te wszystkie kolory i dajcie mi znać, co o nich sądzicie. One są bardzo nietrwałe, bardzo brudzą szklanki, kubki, kieliszki na pewno też będą bardzo brudzić, więc na randkę absolutnie nie polecam, bo będzie to wyglądało strasznie. Ja to sobie popijam już moją, w sumie już prawie wypiłam ostatnią herbatkę, także ja wam zaraz zademonstruję, jak to koszmarnie wygląda. Na pierwszy ogień idzie odcień Wonderful Lips 030, jest to Volumizing Lip Balm i ten kolor wygląda tak, a na ustach prezentuje się tak. I mi się wydaje, że jest w miarę ok. Ja teraz tak maluję te usta byle jak, bez konturówki, żebyście tylko widziały kolor. Wydaje mi się, że ten kolor jest jeszcze spoko, ale naprawdę nie wiem, dlaczego on się nazywa balsam, skoro jego pigmentacja jest praktycznie taka sama jak tych pomadek. Po nałożeniu go na usta od razu czuć taki chłód mięty i to jest fajne uczucie. Ja je bardzo lubię, ale muszę przyznać, że jakoś tak mega mocno ust nie powiększa. One się wydają trochę bardziej pełne, on też jest błyszczący. Ona, szminka, pomadka. Można jej nakładać całe mnóstwo. I usta rzeczywiście wyglądają tak fajnie, soczyście. Ale nie wiem, muszę się chyba przyzwyczaić do tej formy i konsystencji. Dobra, lecimy kolejną. Zobaczcie. Wzięłam sobie po prostu papier toaletowy. Zobaczcie, to jest za pierwszym razem starte. I na drugi raz już za dużo tego nie zostaje. Także te pomadki są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nietrwałe. Tutaj jest kolejny kolor. Wściekła fuksja. Boję się naprawdę. No jest tutaj naprawdę sporo pigmentu. O, tu już sobie gdzieś wyjechałam. Bez problemu można to oczywiście poprawić w trakcie nakładania. Gorzej, jeżeli rozetrzecie sobie tą pomadkę, a o to naprawdę nie trudno. Bo, tak jak cały czas powtarzam, jest koszmarnie nietrwała i możecie wtedy wyglądać trochę śmiesznie i nawet o tym nie wiedzieć. No, strasznie krzywo mam nałożone. Dobra, niech już tak zostanie. W każdym razie wygląda to tak jakoś strasznie niechlujnie. Tak jakby ten pigment nie był równy. Czy wy to widzicie i czy wiecie, o co mi chodzi? Tu na przykład trochę wyjechałam i wygląda to naprawdę fatalnie. Ta moim zdaniem jest straszna. I tu już nie chodzi nawet o ten sam kolor, że on jest taki oczowyrazisty, tak ładnie powiem, żeby nie powiedzieć inaczej. Ona wygląda po prostu niechlujnie. Wygląda tak jakoś byle jak. To jest odcień 070 For The Brave. I te dwie pomadki są z edycji Flower and Herb. I pierwszy nazywa się Magnolia Bouquet numer 020. I ten kolor uważam, że jest ładny. Tak do końca to nie wiem, co o nim sądzić. Wydaje mi się, że nie jest zły, ale potrzebuję tutaj waszej rady, czy on nie wygląda tak za bardzo neonowo. Wydaje mi się, że ja powinna mieć kolor taki bardziej pudrowy, bardziej przygaszony, przybrudzony. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No nie wiem, co myśleć. No taka trochę Barbie, no nie?
dajcie znać. Ostatnią szminkę zostawię sobie na ten kubek, bo tu będzie niezły efekt, bo ona jest dość ciemna. No i patrzcie, jak to schodzi łatwo. O. Ostatni kolor to jest kolor 030 Blooming Orchid i on wygląda tak. A to jest w sumie taka, nie to róż, nie to czerwień, ale wydaje mi się, że na ustach będzie wyglądała jak róż. No jest to taki róż. Strasznie ciężko się nią pomalować, dlatego że jest taka bardzo glicerynowa, rozjeżdża się, jest mocno kremowa i po prostu roztapia się pod wpływem ciepła ust. A, tragedia. Masakra. Ja tego nie zrobię dobrze tą pomadką. Zobaczcie, nawet widać, że ona już się zrobiła taka, o, cała mokra. Kolor nie wygląda źle i ogólnie to jest taka jednak bardziej czerwień, a nie róż. No i teraz ja się napiję. Zobaczcie, jakie ślady zostawia. I teraz pokażę Wam sposób, którym testuje się właśnie wytrzymałość pomadki. Trzeba się po prostu pocałować w rękę. No, ślad jest konkretny. A na ustach się tutaj już rozjechała jeszcze bardziej. Także, no te pomadki to jest lipa, no. Jeszcze najchętniej bym sobie tak zrobiła palcem. Ale wiem, jak to się skończy i wiem, że będę musiała wtedy poprawiać makijaż, także może nie. Przejdźmy sobie do błyszczyków. Pierwszy to jest odcień 190 Ice Ice Baby. Bardzo jasny. I on wygląda naprawdę spoko. Myślę, że jest jak najbardziej bezpieczny, bo jest półprzezroczysty. Nie ma drobinek, ale bardzo mocno się błyszczy. Ogólnie jest ok. I jeżeli chodzi o odczucie tego takiego mrowienia i zimna, no to zdecydowanie ten błyszczyk działa mocniej niż pomadki. Kolejny błyszczyk, numer 200, Every Berry's Darling. I w nim są drobinki srebrne. Ten odcień uważam, że jest bardzo ładny, także co do błyszczyków to jak na razie nie mam zastrzeżeń. No i został ten ostatni, numer 120, Coffee Shot. I to jest nudziak z bardzo, bardzo drobnymi drobinkami. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widoczne. I to jest nudziak mocno kryjący, czyli coś totalnie dla mnie. Dobra, wiecie co? Ten kolor jest fajny, podoba mi się, ale raczej nie używałabym go na gołe usta, tylko na pomadkę, dlatego że zauważyłam, że kiedy robię coś takiego, tu się ubrudziłam od jakiegoś pigmentu, to, o widzicie, co tu się dzieje, to nie jest równy kolor. On się gdzieś tam zbiera, tam gdzie się odciśnie i widać, że w jednym miejscu jest go więcej. To jest raczej wina pigmentacji. Przed chwilą mówiłam, że to mój ulubieniec, ale chyba jednak nie. No, nie wygląda to fajnie. No powiem Wam, że bez niczego na ustach chyba jednak najlepiej. No także mam nadzieję, że to, że pokazałam Wam te kosmetyki, było dla Was przydatne. Teraz na koniec tego vloga jeszcze porozmawiamy sobie przez chwilkę. Ja poruszę jeden temat, który pojawia się na moim kanale już od bardzo, bardzo dawna. I czasami już mi po prostu ręce opadają, kiedy czytam po raz kolejny, że dlaczego ja daję róży mleko modyfikowane, że przecież mogła już by pić mleko od krowy. Ja już ponad rok temu miałam na kanale komentarze typu, że nie powinnam już róży dawać mleka modyfikowanego, tylko dawać jej mleko od krowy. Ona w tamtym momencie nie miała jeszcze 2 lat. I proszę Was bardzo o to, żebyście już mi nie pisały o tym mleku, ponieważ ja jako matka decyduję, jakim mlekiem chcę karmić swoje dziecko. I oczywiście daję jej to, co moim zdaniem jest dla niej najlepsze. Ja ogólnie jestem za karmieniem piersią. Uważam, że karmienie piersią jest dla dziecka najlepsze, ale wiadomo, że są sytuacje, kiedy matka nie chce albo nie może. To jest tylko i wyłącznie indywidualna sprawa, czy chce karmić mlekiem, czy nie chce, czy nie może. Nikt nie powinien się do tego mieszać. Czy chce karmić piersią, czy nie chce, czy nie może, czy może. To jest wyłącznie indywidualna sprawa każdej matki i uważam, że nikt nie powinien się do tego mieszać i pisać żadnej matce, co powinna robić, a czego nie powinna robić. I to samo dotyczy mleka modyfikowanego. Jeżeli ja uważam, że mleko modyfikowane jest dla mojego dziecka lepsze od mleka od krowy, no to takie mleko jej daje. I ja naprawdę nie pojmuję tego, że te komentarze ciągle i ciągle się pojawiają. Róża nie ma jeszcze skończonych 3 lat i oczywiste jest to, że do 5. roku życia nie będę jej karmić mlekiem modyfikowanym, ale jeszcze myślę, że jakiś 1-2 miesiące na pewno będzie to mleko dostawała. Moim zdaniem to mleko jest lepsze niż mleko od krowy i powiem Wam, że ostatnio dostałam komentarz, który mnie po prostu zszokował, dlatego że ktoś mi napisał wprost, czy mi nie jest szkoda pieniędzy na to mleko. I to mnie po prostu zszokowało. Jak w ogóle można powiedzieć matce, czy nie jest Ci szkoda pieniędzy na coś dla Twojego dziecka? I gdyby to dotyczyło jakiejś totalnej głupoty, nie wiem, kolejnej książeczki albo kolejnej zabawki, bez której dziecko może się obejść i
byłoby to coś takiego, co raczej by wiele w jej życiu nie zmieniło, no to ja to jeszcze rozumiem, ale tutaj chodzi o zdrowie dziecka, chodzi o jego prawidłowy rozwój, chodzi o to, żeby dziecko dostawało odpowiednią ilość witamin, odpowiednią ilość wapnia i po prostu czego tamkolwiek, naprawdę nie chcę drążyć tego tematu. Często jest używany argument, że teraz ogólnie przyjęło się, że dziecko od pierwszego roku życia może już dostawać mleko od krowy, no tak, może, ale nie musi. Do mnie też, w ogóle tutaj w Anglii jest to strasznie popularne, że dziecko, w sumie ja nie wiem nawet, czy aż tak w Polsce, bo wydaje mi się, że w Polsce jest jednak troszkę takie inne podejście do dzieci i my w Polsce bardziej o te dzieci dbamy. Tak bym to określiła. I wiecie, no ja miałam sytuację, że przyszła do mnie health visitor i powiedziała, że jak Róża skończy rok, to mogę jej dawać mleko od krowy, ale ja powiedziałam, że absolutnie nie, że nadal będę jej dawać mleko modyfikowane. I słuchajcie, to jest mój wybór, ja mam do tego prawo i ja nie osądzam nikogo, kto... Kiedy to dziecko kończy rok, zaczyna mu już dawać to normalne, zwykłe mleko od krowy, ponieważ nie jest to moja sprawa, tak? Jak kto karmi swoje dziecko, jest to sprawa indywidualna każdego rodzica i naprawdę wolałabym, żebyście już mi tutaj ciągle nie pisały w kółko i w kółko o tym mleku. Ja wiem, że mogę jej dawać mleko od krowy, ale nie chcę go jej dawać, ponieważ według mnie mleko modyfikowane jest dla mojego dziecka lepsze i zdrowsze. A wiadomo, że każda matka chce dla swojego dziecka jak najlepiej i raczej żadna matka nie oszczędza na zdrowiu dziecka i na jego dobrobycie, no nie wiem jak to nazwać. Tak więc kochani, niech każdy karmi swoje dziecko jakim mlekiem chce. Jeżeli ktoś chce karmić dziecko piersią, niech karmi nawet do 5 roku życia, czy do którego mu się żywnie podoba. Jeżeli ktoś chce mu dawać mleko od krowy, niech daje mleko od krowy, a jeżeli ktoś chce dawać mleko modyfikowane, no to niech daje mleko modyfikowane. Ja chłopców bardzo długo karmiłam piersią, znaczy nie jakoś tak mega długo, że 5 lat, ale Bartka ponad rok, Dawida około 2 lat, coś koło tego. No i na przykład Bartek dostawał później mleko modyfikowane, też nawet by mi do głowy nie przyszło, żeby dziecku, które ma, nie wiem ile on mógł mieć, na przykład rok i 2 miesiące, żeby dać już mleko od krowy. No, Boże, w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła, ale naprawdę nie oceniam tego, że ktoś tak robi, bo... Cały czas powtarzam, jest to indywidualna sprawa każdego rodzica, jak swoje dziecko wychowuje i co mu daje do picia czy jedzenia. No a Dawid bardzo długo był karmiony piersią i ja już mu później dawałam mleko roślinne. Mleko od krowy zaczął pić bardzo późno i muszę wam powiedzieć, że ja do dzisiaj nie lubię, jak moje dzieci piją mleko od krowy. Na przykład Dawid lubi mleko od krowy, ja mu oczywiście nie bronię, bo jeżeli lubi, no to nic mu się nie stanie, jeżeli od czasu do czasu sobie wypije, ale naprawdę bardzo tego nie lubię, kiedy on to mleko od krowy pije, bo po prostu ja jestem takiego przekonania, że mleko od krowy jest dla cielaczków. Może za dużo teraz mówię, bo może być jakaś tutaj burza w komentarzach, ale no nabiał nie jest najzdrowszym jedzeniem dla ludzi, no powiedzmy sobie szczerze. Dlatego ja po prostu wolę, żeby Róża, jeżeli już pije to mleko, to żeby, jeżeli pije mleko inne niż ode mnie z piersi, chociaż już ma teraz 3 lata, więc już i tak bym jej piersią nie karmiła, no to niech pije to mleko modyfikowane po prostu. Mam nadzieję, że wypowiedziałam się na ten temat zrozumiale, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam i naprawdę niech każdy wychowuje swoje dziecko i karmi go tym, czym chce. I nie wpierdzielajmy się w swoje sprawy, nie pouczajmy innych, bo też, no Boże, gdybym ja była jakąś młodą osobą, 16-letnią matką i to by było moje pierwsze dziecko, no to jeszcze ja rozumiem, że ktoś mógłby mi dawać tego typu rady, no ale jakby nie patrzeć, jest to 3. dziecko, które wychowuję i patrząc na pozostałe dzieci, które są zdrowe, mądre, inteligentne, nic im nie jest, no to skoro tak jest, no to chyba do tego czasu robię to dobrze. Przynajmniej staram się. Dobra, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam was gorąco i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w kolejnym filmie. Pa!